Urolityna A, a zdrowie i długowieczność. Zapraszam. Witajcie. Dzięki za lajki, dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za subskrypcję kanału STTV. Zapraszam na moją stronę Długowieczność z polskimi znakami. Zapraszam do takiego projektu, który jest związany z kanałem STTV, czyli Rabaty, że wow. No i proszę o kolejne subskrypcje wszystkich nowych, którzy tutaj dostali się na nasz kanał, na te filmy. Więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o urolitynach, a konkretnie o najpowszechniejszej z tych urolityn, czyli urolitynie A. Uwierzcie mi, jest to związek, który jest ostatnio bardzo, bardzo intensywnie badany w kontekście długowieczności, w kontekście zdrowia i długowieczności. Co mam tu na myśli? To znaczy, że pojawiło się mnóstwo publikacji, które tłumaczą mechanizm działania tego związku. Pojawia się mnóstwo badań także na zwierzętach, które tłumaczą pewne mechanizmy, które są jakby wyzwalane pod wpływem tej substancji i jaki ma to wpływ na zwierzątka laboratoryjne. No i czy dana substancja przedłuża, czy ma jakikolwiek wpływ na długość i jakość tego życia. I uwaga, najważniejsza rzecz. Pojawiło się badanie kliniczne pierwszej fazy na tej substancji, na ludziach oczywiście, z udziałem ochotników. To byli seniorzy, którzy testowali na nich bezpieczeństwo tej substancji, zakres dawkowania oraz farmakokinetykę, czyli innymi słowy ADME. Absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie tego związku z organizmu. No i pewne jakieś wnioski wyciągnięto z tych eksperymentów. I jak patrzę na to, jakie są trendy w świecie właśnie, w tej gałęzi medycyny przeciwstarzeniowej, w tym sektorze, to poza nadboosterami, czyli poza NMN-em, NR-em, czy kwasem nikotynowym, poza wszelkiego rodzaju mimetykami restrykcji kalorycznej, czy inhibitorami mTOR lub tymi substancjami, które pobudzają szlaki sygnałowe kataboliczne, takie, które jakby naśladują głodówkę, czy naśladują restrykcję kaloryczną. Mówię tu o metforminie, berberynie, rapamycynie, mówię tu o resweratrolu, transpterostilbenie, mówię o induktorach autofagii, czyli na przykład spermidynie. Czyli te wszystkie substancje, które teraz są bardzo powszechne w tej naszej gałęzi medycyny przeciwstarzeniowej, także obejmują właśnie urolityny. I właśnie urolitynę A, ona stała się bardzo popularna. Dlatego warto przyjrzeć się temu związkowi bliżej. I dlatego wziąłem ją na wokandę właśnie dzisiaj. Słuchajcie, to jest związek, który występuje w roślinach, ale występuje nie jako substancja, jako urolityna, tylko jako prekursory. Prekursorem urolityny jest kwas elagowy, czy elagotaniny. I te związki są bardzo silnie metabolizowane poprzez nasz mikrobiom do urolityny, która się wchłania do ustroju. No i tu jest właśnie klucz do zrozumienia efektywności działania urolityny i do tego, że jak się starzejemy, to psuje nam się mikrobiom, pogarsza się jego stan. Nagrałem o tym film, więc zachęcam, żebyście sobie też zobaczyli, jaką funkcję fundamentalną, krytyczną ma zdrowie mikrobiomu, czyli cała ta mikrobiota, to mikrośrodowisko, które żyje w nas, jaki ma fundamentalny wpływ na proces starzenia. I właśnie pod wpływem mikrobioty, prawidłowej mikrobioty, pod wpływem pewnych szczepów mikroorganizmów dochodzi do biotransformacji właśnie kwasu elagowego i elagotanin właśnie do urolityny, innych urolityn, czy urolityny A, które wchłaniając się, dostają się do organizmu i tam właśnie wywołują te swoje efekty biologiczne. I wykazano właśnie w tych badaniach klinicznych, o których wspomniałem, na osobach starszych, że niektóre osoby mają na przykład bardzo dobry skład mikroflory jelitowej, dobry mikrobiom, dzięki temu, taki przeciwstarzeniowy mogę powiedzieć, i dzięki temu wytwarzają właśnie poprzez te bakterie pewne związki przedłużające im życie. A zły mikrobiom, który się też psuje wraz z wiekiem, pogarsza się jego stan jakościowy, ilościowy, przestaje produkować te substancje, których nam brakuje i potem
jakby ta jakość, jakość zdrowia, jakość życia się pogarsza i to skraca nam życie, tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie. I właśnie dlatego trzeba dbać o mikrobiom, żebyśmy sami sobie wytwarzali pewne substancje z prekursorów, a jeżeli mamy problemy z mikrobiomem, na przykład związane z tym, że braliśmy przewlekle antybiotyki, czy przewlekle się stresujemy, czy coś się dzieje w naszych jelitach, mamy choroby autoagresywne, choroby zapalne, czyli możemy podejrzewać, że jest jakiś problem z mikrobiomem, to wtedy powinniśmy przyjmować już nie prekursory, a substancję gotową, tak żeby organizm dostawał to, czego mu brakuje, a to, co nasze bakterie nie są w stanie wytworzyć. Kwas galusowy i ten elagotaniny, gdzie występują? To są substancje, które występują w owocach jagodowych, w żurawinach, truskawkach. Największe stężenie jest w granacie, w owocu granatu, czyli innymi słowy w taki superfruit, tak? Bardzo powszechnie i często jakby promowany właśnie w kierunku swojego działania prozdrowotnego, właśnie poprzez między innymi poprzez to, że zawiera wysokie stężenie tych związków, oraz orzechy. Największe stężenie prekursorów urolityny A jest w orzechach włoskich. I spożywając te pokarmy, poprzez prawidłowy skład mikroflory jelitowej i jej efektywność działania biotransformacyjną, jesteśmy w stanie wytwarzać sami sobie właśnie urolitynę A. Jeżeli, tak jak wspomniałem, nasz mikrobiom nie jest zdrowy, no to nie będziemy w stanie wytwarzać tej substancji przeciwstarzeniowej, musimy ją przyjmować z zewnątrz. I dlatego są prowadzone różne badania, które pokazują, że taka substancja jest bezpieczna, że się wchłania, dobrze nie kumuluje się, ma dosyć długi okres półtrwania i wykazuje mnóstwo ciekawych efektów biologicznych, przedłużających nam życie. I warto wtedy zwrócić swoją uwagę na produkty, które zawierają tą substancję, czyli urolitynę A. Jaki jest mechanizm działania urolityny A w kierunku właśnie wykazania tego efektu przeciwstarzeniowego, bo oczywiście najpierw stwierdzono to na różnych zwierzątkach, tych bardzo prymitywnych, na muszkach owocowych, na C. elegans, że podawanie urolityny nawet jest w stanie zwiększyć długość życia do 40%. Do 40%. Dosyć pokaźna liczba. I Mechanizm działania, znaczy są trzy mechanizmy działania, które tłumaczą taki spektakularny wzrost przeżywalności i też efektu prozdrowotnego. Pierwszy to jest to, że urolityna A bardzo silnie stymuluje zdrowie mitochondriów. Zdrowie mitochondriów. Mitochondria to są takie organela komórkowe w każdej naszej komórce, które są odpowiedzialne za produkcję energii. Mitochondria mają swoje DNA, mają cały pakiet enzymów, to są bardzo skomplikowane organela. I jest nawet teoria, mitochondrialna teoria starzenia, czyli innymi słowy, jeżeli zdrowie mitochondriów w każdej komórce ulega pogorszeniu, jeśli się kumulują mitochondria, które są uszkodzone przez na przykład wolne rodniki, no bo jeżeli produkuje się energia w tych mitochondriach w procesie fosforylacji oksydacyjnej, to produktem ubocznym tam 1-2% zużycia tlenu przez te mitochondria jest przekierowywane na produkcję anionorodnika ponadtlenkowego, czyli takiego pierwszego rodnika tlenowego, który potem daje w reakcji łańcuchowej kolejne, w tym także ten najbardziej toksyczny rodnik hydroksylowy i okazuje się, że w okolicach mitochondriów, szczególnie jeśli one źle działają, są nieszczelne i można powiedzieć chore, to produkcja tych wolnych rodników jest dosyć duża i te wolne rodniki uszkadzają inne struktury w komórce, mogą się dostać do jądra komórkowego, gdzie uszkadzają materiał genetyczny jądra komórkowego, mogą uszkadzać materiał genetyczny, który jest w mitochondriach, a takie uszkodzone mitochondria nie dość, że produkują duże ilości wolnych rodników, czyli wywołują stres oksydacyjny, przestają produkować efektywnie energię, a energia w postaci ATP jest potrzebna do wszystkich procesów biochemicznych, biologicznych, fizjologicznych, do wszystkich. Do naprawy, do syntez, do działania ogólnie komórki. Jeżeli brakuje nam tej energii, to komórka się starzeje. Starzeje się szybciej i choruje. Czyli braki energii, nadprodukcja wolnych rodników i uwaga najważniejsze. Patologiczne zmiany w mitochondriach powodują inicjację apoptozy, czyli programowanej śmierci. Od mitochondrów się zaczyna.
Czyli jeśli będziemy dbać o swoje mitochondria w naszych wszystkich komórkach, będziemy spowalniać proces starzenia. Jest, tak jak wspomniałem, mitochondrialna teoria starzenia, a nawet są książki, które są poświęcone mitochondrialnej medycynie, czyli medycynie, która jest nakierunkowana na leczenie zaburzeń w mitochondriach, na wspieranie ich funkcjonowania i poprawie ich integralności, na przykład strukturalnej czy czynnościowej. Tak? Więc pamiętajmy, że te organela są ekstremalnie ważne, jeśli mówimy o długowieczności i o zdrowiu. I właśnie urolityna A, ten związek, który jest przekształcany z kwasu elagowego czy elagotanin, jest bardzo silnym stymulatorem mitofagii. Ja mówiłem o autofagii. Był cały film poświęcony, odcinek poświęcony takiemu zjawisku, który też jest bardzo fundamentalny dla zachowania równowagi biologicznej w naszym organizmie i do tego, żebyśmy się nie starzeli. To jest program samorecyklingu, czyli my włączamy pewne mechanizmy, które powodują, że nasze komórki się czyszczą z tego, co tam się nagromadziło w ciągu ich życia. Czyli jest to związane z ich metabolizmem, czyli przeróżne jakieś agregaty, jakieś białka źle sfałdowane, właśnie uszkodzone mitochondria. I to wszystko, tak zwana makroautofagia, ma spowodować, że komórka się oczyszcza, rozkłada to do jakby poszczególnych cegiełek i te cegiełki są z powrotem wykorzystywane do budowy nowych fragmentów komórki. A dzięki temu recyklingowi komórka staje się zdrowsza. Młodnieje. To jest autofagia, makroautofagia. Ale taki podobny proces zachodzi, zachodzi tylko i wyłącznie jest związany z mitochondriami. Czyli te wszystkie chore mitochondria przechodzą proces mitofagii. Czyli ulegają specjalistycznemu procesowi destrukcji, rozkładu, trawienia, można powiedzieć, wytrawieniu, w taki sposób, że rozkładane jest to do cegiełek, wykorzystywane ponownie, a te chore mitochondria nie szkodzą komórkom. Nie szkodzą w jaki sposób? To już powiedziałem. Wolne rodniki, nieprodukcja energii czy apoptoza, czyli programowana śmierć. Śmierć komórki. I teraz urolityna A pobudza tą mitofagię, czyli czyści komórki z chorych mitochondriów, dodatkowo pobudza biogenezę nowych mitochondriów. Czyli stare są zastępowane nowymi. Dzięki temu komórka dostaje zastrzyk z nowych organelów, które produkują znowu duże ilości energii i wszystko prawidłowo działa. I trzecia rzecz, urolityna też jakby stabilizuje mitochondria. Jest też wymiataczem wolnych rodników, stabilizuje błony biologiczne, usprawnia ten łańcuch oddechowy, więc nie dość, że mitochondria stare ulegają uszkodzeniu, pojawiają się nowe, to jeszcze te nowe dobrze działają. Tak działa urolityna A. I w tych badaniach klinicznych pierwszej fazy, gdzie sprawdzano, jak urolityna się zachowuje w organizmie, czyli jak jest transportowana, magazynowana, wydalana, przekształcana i czy jest bezpieczna, stwierdzono także w bioptacie z mięśni, że właśnie pojawiały się ekspresja genów związana ze zdrowiem mitochondriów. Tak w skrócie mówiąc, ze zdrowiem mitochondriów, czyli aktywowane były te geny, które sygnalizowały naukowcom, że jakość mitochondriów w komórkach i tkankach się poprawiła. Czyli to zostało zbadane. Zbadane zostało na ludziach, nie tylko w warunkach laboratoryjnych in vitro czy in vivo na zwierzątkach. To jest pierwszy mechanizm działania. Drugi mechanizm działania jest taki, że dość silnie urolityna A działa przeciwzapalnie, a my wiemy dobrze, że podstawą większości chorób oraz przedwczesnego starzenia się jest zapalenie, które jest związane, pojawia się wraz z wiekiem i nasila się wraz z wiekiem, tak zwane zapalenie starcze. Ono skraca nam życie. I teraz stosowanie urolityny A poprzez wpływ na hamowanie tego stanu zapalnego związanego z wiekiem przedłuża nam życie, chroni przed chorobami. Trzeci mechanizm działania to jest wpływ na gospodarkę cukru, glukozy we krwi, bo glukoza lubi bardzo popsuć zdrowie naczyń krwionośnych na przykład lub w ogóle komórek poprzez mechanizmy glikacyjne. Czyli to są nieenzymatyczne reakcje, które glukoza wchodzi, czy inne cukry redukujące wchodzą właśnie w reakcje z białkami. A nawet pojawiają się takie tak zwane zaawansowane produkcje glikacji białek. Czyli takie produkty końcowe,
które są totalnie szkodliwe, bo układ odpornościowy je już traktuje jako coś, jako zagrożenie i zaczyna je trawić, zaczyna je rozkładać, a przy okazji zdrową tkankę, no bo to też jakby uaktywnia układ zapalny, układ immunologiczny. A okazuje się, że urolityna A przerywa tą reakcję łańcuchową powstawania produktów glikacyjnych oraz zmniejsza akumulację zaawansowanych produktów glikacji białek. Tych Advanced Glycation End Products, czyli kontroluje jakby te negatywne skutki reakcji pomiędzy cukrami a składnikami komórki. Czyli mamy trzy mechanizmy, które są najbardziej dobrze poznane, jeśli chodzi o suplementację urolityną A i jej efektywność działania przeciwstarzeniowego. Zdrowie mitochondriów, wiemy, że jest teoria mitochondrialna, starzenia się ustroju no i organizmu człowieka. Uderzamy w stany zapalne, a wiemy, że jest teoria jakby zapalenia starczego, które też skraca życie. No i mamy efekt antyglikacyjny, a jest teoria starzenia się jakby związana z glikacją białek, szczególnie tych białek, które mają bardzo długi obrót, czyli długo, jak są już wyprodukowane, to długo żyją w naszym ciele, nie są wymieniane tak szybko. To są białka strukturalne, na przykład kolagen czy elastyna. Uderzamy w trzy teorie starzenia się właśnie za pomocą urolityny A. I możemy ją przyjmować w postaci suplementu gotową, nieprzerobioną przez nasz mikrobiom, lub powinniśmy się skupić w naszej diecie na spożywaniu produktów bogatych w kwas elagowy czy elagotaniny, które są doskonałym prekursorem urolityny. Ale musimy wiedzieć, że mamy zdrowy mikrobiom. Czyli najpierw powinniśmy zadbać o zdrowy mikrobiom. Jak to zrobić? Był o tym odcinek, ale w skrócie Wam powiem, że najrozsądniejszym podejściem jest zastosowanie takiej diety, która zawiera mnóstwo pożywek, tak zwanych prebiotyków, składników roślinnych, najczęściej to są składniki roślinne, które selektywnie pobudzają zdrowie i jakby namnażanie się tych korzystnych dla zdrowia bakterii fermentacji, na przykład mlekowej czy bifidobakterium. Wtedy możemy być pewni, że w naszych jelitach są bakterie, które wyprodukują nam mnóstwo różnych związków prozdrowotnych i antystarzeniowych. Chociażby tą urolitynę, chociażby poliaminy, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kwas mlekowy. To wszystko będziemy produkować i wchłaniać do środka, do naszego ciała, do krwiobiegu, właśnie tylko wtedy, jeżeli w naszych jelitach będzie zdrowy mikrobiom. Albo jeżeli mamy problemy z mikrobiomem, może się tak zdarzyć, jest to wynik chociażby długofalowej antybiotykoterapii, czy chociażby przewlekłego stresu, no to warto sięgnąć po gotową już urolitynę. I w badaniach klinicznych wykazywano, że stosowano dawkę od 1000 do 2000 mg na dobę i w tym zakresie wykazano całkowite bezpieczeństwo. Przez około 28 dni dokładnie te badanie prowadzono. Wykazano całkowitą bezpieczność i korzystne efekty dla zdrowia. No i też wykazano, że jest to bardzo biodostępna cząsteczka. Tyle na dzisiaj, więc krótki odcinek, ale słuchajcie, zainteresujcie się urolityną A, poczytajcie więcej, dużo jest publikacji na internecie, jeżeli wpiszecie w Google hasło urolityna, wyjdzie Wam dużo rekordów, możecie sobie zgłębić wiedzę na temat tej zaskakującej, bardzo korzystnej i przeciwstarzeniowej substancji. Oczywiście, tutaj jak widzicie jest kilka czynników, trzeba spełnić, żeby wykorzystać jej to prozdrowotne działanie, bo musimy mieć zdrowy mikrobiom i musimy wprowadzić do diety pokarmy, które zawierają duże stężenie tych prekursorów. Najbogatszym źródłem, jeszcze raz, prekursorów jest granat lub soki z granatu, superfruits, czyli stosujmy od czasu do czasu superfruits, dbajmy o mikrobiom i będziemy produkować własną urolitynę. A jeżeli nie uda nam się skorzystać z naszego mikrobiomu, bo nie jest idealny, to poszukajmy produktów, które zawierają urolitynę A. Dzięki za dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. Chętnie z Wami podyskutuję pod filmem. No i do następnego odcinka. Dzięki za dzisiaj. Cześć.